Witam serdecznie wszystkich z Poznaku Bliźniąt. Dzisiaj rozstawiamy karty Tarota dla Was w intencji pracy, w intencji sytuacji finansowej, a także ewentualnych możliwości i szans, które by się miały przed Wami w tej sferze takiej przyziemnej, tak, pojawić. Związane jest z przedsięwzięciami, z jakimiś planami albo możliwościami rozwoju. Zobaczymy, co karty będą chciały powiedzieć. Wy w tym czasie, jak ja stawiam karty, możecie się zastanowić, czy nie chcecie dać lajka, zasubskrybować, skomentować. Jeżeli będziecie mieli jakieś pomysły i spostrzeżenia co do tego rozkładu, to jest rozkład do końca maja, jak mogliście przeczytać już tutaj w opisie filmiku, więc to wszystko będzie zamykało się w tym czasie. Jeszcze zobaczymy, jak tutaj karty to przedstawią. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, także pod filmikiem jest opis, jak to zrobić, kontakt do mnie. Dobra, bliźniaki, patrzymy już tu, co jest na stole. I teraz tak, w sprawach zawodowych, od których rozpoczniemy, widzę jedną taką rzecz, którą od razu powiem. Wiem, że trzeba będzie się liczyć, że ten najbliższy czas, właśnie kwietnia, maja, będzie troszkę zabiegany dla Was, bliźniaki, tak? Tu będą się rzeczy działy, które, okej, to nie będzie nic takiego, co by Wam nagle spadło z nieba i miało Wam zatrząść Waszą sytuacją zawodową, tak? Ale po prostu te obowiązki, które macie, które normalnie, na Was spoczywają, będzie ich może po prostu więcej, będzie troszkę może taka nerwowa atmosfera, nie z tym, że ludzie będą nerwowi czy coś takiego, ale będą tutaj jakieś terminy czasowe, trzeba będzie faktycznie w pewnych momentach się troszkę jakby sprężyć, troszkę bardziej skupić, gdyż też najwyraźniej troszkę trudniejsze rzeczy będą do robienia, tak? Czyli wchodzicie w taki okres teraz, nie wiem, może w waszej branży że akurat ta sytuacja tak wygląda, że teraz jak już ta wiosna jest w pełni, to i też tej pracy jest więcej, jest większy ruch, nie wiem, jeżeli pracujecie w sklepie, czy w jakieś usługi świadczycie, które akurat ożywają, tak, w momencie wiosennym, to może o to chodzi. To niekoniecznie jest zła rzecz, tak, bo po pierwsze mija lepiej czas, jeżeli mamy co robić, niż jak tylko siedzimy i patrzymy, jak farba schnie na ścianie, ale dla osób na przykład, które pracują na własną rękę, tak, na własny rachunek. Każdy pracuje na własny rachunek, ale tak się przyjęło, że niektórzy, którzy prowadzą działalność gospodarczą albo na przykład ich praca jest jest uzależniona od wyników, tak, ich zarobki w tej sprawie, to może świadczyć o tym po prostu, że będzie więcej możliwości do zarobienia. I tu karty teraz przechodzą do drugiej części tego rozkładu, a mianowicie to, że faktycznie będziecie czuli się pewniej. Będziecie bardziej optymistycznie patrzeć w przyszłość, tak, w tej sferze zawodowej. Czyli to może wskazywać na przykład, że uda się Wam już tutaj w nowej firmie, może jesteście całkiem niedawno w tej akurat branży, już tak troszkę korzenie zapuścić. Może wcześniej był czas, kiedy może było troszkę nie najlepiej w tej firmie, były jakieś perturbacje, jakiś chaos, jakieś problemy. Teraz będzie widać, że akurat w Waszym miejscu pracy już wygląda wszystko lepiej. Nie wiem, może zlecenia się w końcu pojawiły jakieś i jest co robić i nie ma tutaj obawy, że będzie, nie wiem, jakieś ograniczenie zespołu, czy ograniczenie godzin, czy coś takiego. Ogólnie sytuacja ożywa i ożywa, po pierwsze aktywnie, tak, a po drugie ożywa też pod tym względem, że wy widzicie, że teraz będzie już lepiej i to także ma swoje tutaj dodatkowe korzenie, to jest powiązane z tym też, że z ludźmi, z którymi będziecie w kontakcie w trakcie swojej pracy, tak, a w większości jednak naszych zawodów, większość
rzeczywistości naszej pracy, jaką wykonujemy, jest ten kontakt z innymi osobami dość wpisany po prostu w to, co robimy, czy to są koledzy, czy to są też, wiecie, klienci, osoby, które się do nas zwracają. Tu widzę, że to będzie miało fajnej atmosferze, czyli okej, może będzie więcej rzeczy do zrobienia, ale przynajmniej, wiecie, nikt nie będzie się kłócił, nikt nie będzie tutaj jakichś problemów stwarzał. Tutaj ten król pucharów może nawet wskazywać na to, że tu szef, tak, czy osoba przełożona też jakiś konkretny, fajny krok wykona pozytywny w stronę was, tak, ostatecznie. Nie mówię nawet, że to jest bezpośrednio tylko do was, to może być do szerszej grupy ludzi, z którymi współpracujecie, ale tak może być. Ogólnie będziecie czuli się w tej sferze zawodowej fajniej i pewniej, czyli dla osób, które szukają pracy albo ta sytuacja jest troszkę niepewna dla nich w tym nadchodzącym czasie, jest to też dobry znak, bo najwyraźniej te rzeczy, którymi się będziecie martwili, tak, bo ja w sumie jeszcze tego nie powiedziałem, jeżeli są jakieś rzeczy, którymi byście się martwili w pracy, tak, w tej sferze, no to one odejdą, tak, tu nie będzie akurat, one nie będą się utrzymywały, nie będą dłużej trwały, więc tu fajna sprawa na pewno pod tym kątem. Jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, pierwsza rzecz, mamy tu króla denarów, mamy też czwórkę denarów, widzę, że ogólnie będzie to stosunkowo spokojny czas bliźniaki dla was pod tym względem właśnie finansów, żadnych perturbacji, żadnych dodatkowych niepotrzebnych wydatków, nic się nie popsuje, nic nie wybuchnie, nie, wiecie, nikt nie przyjdzie i nie powie, wiecie, że jesteście winni jakieś pieniądze, o których w ogóle nie wiedzieliście, że jesteście, tak, urząd się nie odwróci do was i nie powie, o, to daj to, co mi się należy, wiecie, tego typu sprawy, nic takiego się nie pojawi, będzie szło wedle waszego planu i wedle tego, jak wy sobie wyobrażacie, że powinna ta sytuacja wyglądać. Więc pod tym względem bardzo, bardzo fajnie i pozytywnie. I teraz tak, tutaj karty też mówią, że jakaś się pojawi przed wami możliwość i szansa. Ona pewnie jeszcze tutaj będzie zarysowana właśnie w tych okazjach i możliwościach, bo widzę, że jest. Tak, ona mówi, że po tym okresie takiego właśnie, gdzie będziecie czuli już tą taką pewność i spokój ten finansowy, tak, może też nie będziecie podejmowali przez te najbliższe tygodnie, a może dopiero do końca, dopiero w maju będziecie to robić, nie będziecie podejmowali żadnych decyzji, aż będzie tutaj jakaś jedna ważna rzecz, która faktycznie będzie miała znaczenie. I co to może być? To jest coś, co wychodzi z waszej inicjatywy, tak? Czyli to nie jest coś, co przyjdzie z zewnątrz. Tutaj jakaś wasze działanie, wasze starania, tak, zaczną przynosić pozytywne efekty, tak? To może być jakiś sukces przy inwestycji. To może być bardzo jakiś pozytywny zakup, taki, który pójdzie naprawdę w dobrą stronę, pomimo tego, że no, nie do końca byliście pewni, czy to będzie to. To będzie też możliwe, bardzo, bardzo duża szansa jest na to, że to będzie coś takiego, co nie będzie jednorazowe, tak? To będzie coś, co będzie trwało jakiś czas. Czyli, no nie wiem, może zaczniecie tutaj jakąś drogę do zakupu, nie wiem, może nieruchomości, może jakiegoś chcecie jakiś kredyt wziąć na coś już takiego większego, poważniejszego, więc tu może być mowa o tym, że albo już to zaczniecie realizować, albo będziecie robić konkretne przygotowania w tą stronę, tak? Moje drogie bliźniaki, więc tu to będzie tak, że będzie spokojnie, nic się nie będzie działo z tymi finansami, aż do czasu, aż wy nie zadecydujecie, że chcecie jakieś takie właśnie działanie podjąć, tak? Więc tu też karty sprzyjają temu, ale z jednym warunkiem, tak? Jeżeli będziecie się decydowali właśnie na jakiś konkretny krok większy, taki pod względem finansów, decyzję jakąś, tak? Bo tu ja mówiłem o zakupie pewnych rzeczy, ale to będą wszelkie rodzaje decyzji, czy chcecie przekazać komuś na przykład większą sumę pieniędzy na coś, tak? Nie wiem, dzieciom powiedzmy. Jeżeli chcecie właśnie kupić coś konkretnego, jeżeli chcecie coś sprzedać konkretnego, takiego większego, tak? Ja nie mówię tutaj, że sprzedajecie jedną parę spodni, co i tak, nie wiem, może robicie dość często, więc tutaj
chodzi o jakąś taką większą rzecz, na które jakieś przygotowania trzeba poczynić, żeby się to udało, to karty radzą, żeby przez ten proces, czy tam brania właśnie na przykład kredytu, jeżeli bierzecie kredyt, to to jest w tym momencie bardzo ważne, albo podpisujecie jakąś umowę leasingową, nie wiem, kupujecie samochód, tego typu rzeczy. Bardzo warto tutaj faktycznie dokładnie przejrzeć umowę, jeżeli jakaś umowa tutaj jest, albo warunki, nie wiem, kupujecie jakieś dodatkowe ubezpieczenie na coś, sprawdźcie te warunki, czy faktycznie one mają sens. Czy na przykład nie ma tu opcji, że wiecie, za mniejsze pieniądze w sumie macie to samo, bo i tak na przykład, jeżeli tutaj planujecie, załóżmy tym zakupem by było zakup wycieczki na coś, no i nie planujecie jeździć na nartach gdzieś tam po Kacbeku, czy gdzieś tam, czy po Alpach, no to po co wam ubezpieczenie od jeżdżenia po nartach, na nartach, albo w drugą stronę. Jedziecie w narty, to po kij kupować ubezpieczenie, w którym nie będzie także brane pod uwagę to, że tam jakieś może coś się wydarzyć, niestety, no, mam nadzieję, że odpukać właśnie podczas jeżdżenia na tych nartach. Więc tu karty jasno wskazują, że warto przyjrzeć się, i tutaj nie oznacza, że ktoś was chce oszukać czy naciągnąć, a przynajmniej nie jakoś specjalnie konkretnie, ale będzie można tutaj nanieść jakieś zmiany, które przyniosą pozytywny dla was rezultat. Będą, nie wiem, pozwolą wam zaoszczędzić pieniądze albo coś takiego. Jeżeli chodzi o te plany przedsięwzięcia, i tutaj właśnie widzę, że dopóki, że przez dłuższy czas nie będzie się działo nic nadzwyczajnego, tak, aż zacznie się właśnie, pojawi taka możliwość. I wydaje się, że to może być właśnie ta konkretna rzecz, którą planujecie poniekąd, albo myślicie, żeby zacząć, tak, i będzie ona będzie się wiązała z jakimiś pieniędzmi, albo właśnie jak sprzedaż, to tym, że uzyskujecie coś, albo kupujecie coś takiego. I tu widzę, że faktycznie, jeżeli taka możliwość się pojawi, ktoś wam coś takiego zasugeruje, to warto z tego skorzystać, gdyż będzie miało to po prostu bardzo fajny efekt dla was. Będziecie zadowoleni z tego, że w końcu to zrobiliście. Będziecie zadowoleni z tego, bliźniaki, że wykonaliście taki krok. On pozwoli wam potem w przyszłości poczuć się pewniej, lepiej, że może już macie to przygotowanie za sobą, już może tą rzecz, która od dłuższego czasu na was patrzyła i chciała zostać sprzedana, w końcu udało wam się ją sprzedać, albo będziecie szczęśliwi z tego, że okej, obawialiście się, czy, no nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby kupić ten jakiś tam konkretny samochód, tak? Tu karty mówią, że jeżeli pójdziecie w tym kierunku, zdecydujecie się, załóżmy, na ten zakup, ja nie mówię, że teraz każdy z was kupuje samochody, czy nieruchomość, czy coś takiego, to mogą być troszkę drobniejsze rzeczy, każdy będzie dobrze wiedział, o co chodzi w swoim własnym zakresie, co jest tą ważną dla niego sprawą, gdzie będzie te pieniądze chciał wydatkować, a może właśnie na jakiś wyjazd gdzieś tam na wczasy, nawet jakiś taki drobniejszy, ale tu widzę, że będziecie bardzo zadowoleni w przyszłości, tak, że zrobiliście to teraz, a nie zwlekaliście z tym dłużej. Nie wiem, może jak właśnie kupujecie, załóżmy, coś konkretnego. Może się okazać, że wiecie, w naszym zmieniającym się teraz świecie znowu coś tam ktoś zmienił w tych, wiecie, rządzących i znowu dokręcą gdzieś tam śrubę i te warunki znowu się popsują i wiecie, później będzie jeszcze gorzej. Więc teraz jest czas na podejmowanie tych takich bardziej konkretnych decyzji finansowych. Jeżeli się pojawi jakaś możliwość, trzeba z niej korzystać. Ja mówię, że teraz jest czas, ale tu karty bardziej wskazują na ten okres już maja niż tego kwietnia. W zależności, kiedy ten filmik oglądacie, możecie oglądać w maju, to wtedy jest mowa o tym, że wtedy już ten czas jest, tak? Więc bliźniaki, to jest rozkład na te sprawy zawodowe, które właśnie też się tak poukładają i będą szły w dobrą stronę, chociaż może być troszkę intensywniej. Ale też tu karty mówią o tym, żeby nie przegapić tej możliwości, która przed wami będzie stała z podjęciem tej decyzji finansowej, bo to będzie dobry krok. To będzie krok w dobrą stronę, pod warunkiem, że faktycznie sprawdzicie wszystkie tutaj wejścia i wyjścia, bo no tutaj, żeby przypadkiem potem się nie zdziwić, nie? Ale wydaje się, że pójdzie to w dobrą stronę. Bliźniaki, rozkład dla was. Ja jestem Kosmo Jankowski. Bardzo dziękuję wam za wasz czas i mam wielką
wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!